Dzień dobry, ja jestem Nikodem Apoczkin, a to jest program Czas na Pytanie i w moim programie głównie pytamy ludzi o to, jak się czują na YouTubie lub jakby się czuli, a moim pierwszym gościem będzie ja, Vlog z Byly! Wiktoria Dziudzia pod artystyczną nazwą JaVlogSBL swój kanał prowadzi od grudnia 2017 roku. W ciągu kilku miesięcy zdobyła ponad 3,5 tysiąca subskrypcji. Jej najpopularniejszy film osiągnął ponad 66 tysięcy wyświetleń. A jak odpowie na pytanie Nikodema? Przekonajmy się. Witam w najlepszym programie w internecie, jeszcze lepszym już lekko nie będzie. A ze mną jest oczywiście nasza najlepsza vlogerka na polskim YouTube, vlogerka z Wrześni, Wiktoria. Dzień dobry. Dobry, słuchaj, bo ogólnie mam do ciebie kilka pytań. Co lub kto cię natchnął do tworzenia na YouTubie i dlaczego zaczęłaś tworzyć na YT? Ogółem. Mogę szczerze powiedzieć, że Zuzia Borucka. No to okej, okay, spoko. A tworzę, no bo lubię. No to dobrze, no szybka i konstruktywna odpowiedź, jak widzicie. Nie tak jak Grzecu wypowiedział się, kurde, 2 minuty. Co chciałabyś zmienić w przyszłości na kanale? Ja też nie wiem. Nie wiem, na razie jest spoko. Okej, no. A co planujesz na przyszłość, nie wiem, w związku z kanałem albo z życiem prywatnym? No rozwinąć kanał. Nie wiem, dodać jakieś ciekawe filmy, nie wiem, rozwinąć to jakoś. Nie mam jakoś tak pomysłów na to. Super, kurde, znowu będzie 6 minut odcinka. Jak z Piotrem, ale to nic, najwyżej coś tam się jeszcze wymyśli. Słuchaj, jakbyś dalej tworzyła na YouTubie i byś miała w pewnym momencie zostać mamą, pytam tak przyszłościowo oczywiście, nie mówię, że teraz, dalej byś tworzyła czy zamknęła kanał? Tworzyłabym i oczywiście moje dziecko by było streamerem. No to super, bo bardzo. Mój mąż będzie streamerem. Tak, bardzo. Gdzie jest? Dobra, nieważne. Mąż. Jeszcze nie. Dobra, no. Sponsor tego odcinka, no Pepsi. Tak. Reklamujemy Pepsi. Oczywiście, pytanie oczywiście takie. Jak reagujesz na hejty? W ogóle pewno. A jak mam reagować? Mam w ogóle. W dupie. Jak każdy bęk. Nie pozdrawiamy pewnej osoby. Jakiej? Wiadomo, o kogo chodzi. No właśnie nie. O Roxanę albo... No bo to się wycinie. Tak. Piotrze, wytniesz to, panie montażysto. Jakbyś miała kompletnie zrezygnować z obecnego kontentu na YouTubie i miałabyś innym kontentem go zastąpić, to jaki by on był i dlaczego? Ogólnie ja mam tak, że nie wiem, jaki ja mam kontent, bo w sumie nagrywałam komentarzy, nagrywam vlogi. Co jest takie mieszane, więc nie wiem, czym bym zastąpić. Wszystko jest, więc tu się nie da. No u mnie to chyba raczej pomału trzeba będzie z gamingu zrezygnować. Tak myślę. Kurde, myślę zrobić taką serię z GTA 5 i skończyć z tym. No to na drugim kanale po prostu ten gaming robić, a ten główny kanał czymś innym, kurde, zapchać, jak na przykład właśnie ten program, który oglądacie, o. Program. Program. W cudzysłowie. Tak, oczywiście. I pytanie tak z dupci. Gimpur czy Nikodem? Pod względem łysiny. Też bym miał dylemat. O, zależy, kiedy są robaczki. Bardzo dobrze, konstruktywna odpowiedź. Polecam. Nie, no dobrze, jak nie chcesz odpowiedzieć... Ale co, nie, tylko zapatrzyłam się na robaczki. A tak serio, to wybieram mojego męża. Tak, bardzo dobrze. Męża też zaliczymy. Ale chociaż tu nie haha, nawet tutaj w górze. Ha. Dobra. Słuchaj, bo ostatnie takie pytanie. Ile masz samodzielnie zrobionych kolczyków i czy jeszcze jakieś planujesz? A samodzielnie zrobionych kolczyków mam w sumie w uszach. Aha. Te białe i mam jeszcze tutaj drugi, tylko nie wiem, jak to nazywa, bo to, co ogólnie te białe, to są standardowe. Standardowe, powtórzę, bo nie wiem, czy było wyraźnie słychać. No i ogólnie to było takie 3 już, a jeszcze mam tutaj obok, nie pamiętam, jak to się nazywa tak dokładnie w piercingu. Też robiłam sama. Oraz miałam taki kolczyk, który mi się zerwał po 2 latach, ale to już był film nagrywany o tym. Widziałem, oglądałem. Miałam smiley, który po prostu w pewnym momencie po 2 latach mi się po prostu zerwał.
to super, no słuchaj, no więcej pytań nie mam do ciebie. Czyli mam trzy kulczyki. Tak, tak. Dziękuję ci bardzo za przybycie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wystąpisz, a ja zapraszam was na kolejny odcinek już w przyszłą środę i w przyszłą środę będzie Grzelcu. Wpadajcie do mnie na kanał. Tak, i tak. Propsuję ją. Ja chcę mi się już wstawić.